Otwieram 40. sesję Rady Miejskiej w Warszawie. Witam serdecznie pana burmistrza, panów zastępców, panów skarbnik, kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta, naczelników działu, państwa sołtysów, panie i panów radnych. Na dzisiejszej sesji jest obecny 21 radnych, czyli rada jest w komplecie. Wniosek wniosek pana burmistrza o zmianę porządku obrad o dodatkowe 3 uchwały, o których rozmawialiśmy na wspólnym posiedzeniu komisji. I tak, jako pierwsza dodatkowa uchwała, to jest zmiana uchwały nr 39/448/14 Rady Miejskiej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywienia dla osób objętych programem wieloletnim Pomoc Państwa w zakresie dożywienia 2014-2020 w formie świadczenia pieniężnego. I to jako uchwała nr 1, czyli dodatkowa, druk nr 459. Jako druga uchwała to jest utworzenie odrębnego kodu głosowania w nowym szpitalu we Wschodzie, spółka z OO. Wiąże to się z wyborami do Europarlamentu i my jako Rada Gminy jesteśmy zobowiązani wyznaczyć ten dodatkowy obwód do głosowania. I to jest druk nr 460. Jako trzecia dodatkowa uchwała to jest o treści wystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnych z nim związanych dla obszaru w rejonie ulicy Moniuszki, Głogowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy. I to jest druk nr 461. To tyle zmian wnioskowanych przez pana burmistrza. Przechodzimy do punktu drugiego. Czy są wnioski z państwa radnych do porządku obrad? Nie widzę. Więc porządek obrad będzie obowiązywał taki, jakbyśmy otrzymali, plus te dodatkowe 3 uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawozdanie działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. W okresie między sesjami zostało wydanych 13 zarządzeń burmistrza. Dokonano zmiany w uchwale budżetowej miasta gminy Wschowa, przesuwając wydatki. Zostało wydane zarządzenie dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu miasta gminy Wschowa według stanu na koniec czwartego kwartału. Udzielono pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie w zakresie zadań tego ośrodka podział. Został zmieniony podział wydziałów na stanowiska pracy oraz określenia liczby etatów. Tutaj przygotowujemy, ale jednocześnie też został zmieniony regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Gminy we Wschowie. Nastąpiły tutaj żadne istotne, można powiedzieć, drobniejsze zmiany dotyczące przesunięcia pewnych zadań i kompetencji pomiędzy wydziałami, a także zostało zwiększone w ilości jednej i drugiej etatu stanowisko, do którego doszły w tej chwili zadania związane z wdrażaniem tak zwanego elektronicznego obiegu dokumentacji. Państwo wiecie, że realizowaliśmy taki projekt e-Urząd. To jest projekt, który realizował całe województwo lubuskie. Wiodącą organizacją był tutaj Urząd Marszałkowski i pragniemy w tej chwili intensywnie przystąpić do wdrażania zakupionego w ramach tego projektu programu obsługującego urząd. I to jest nowe zadanie wymagające dosyć sporej ilości pracy, a przede wszystkim koncentracji na tym zadaniu.
przesunięto również zadania związane z organizowaniem naborów, konkursu w zakresie dotacji na remont obiektów zabytkowych. Do tej pory zajmował się tym Wydział Spraw Organizacyjnych i Społecznych. W tej chwili to zadanie zostało przesunięte do Wydziału Gospodarki, do Wydziału Nieruchomości Gospodarki Lokalowej, który to wydział zajmuje się wspólnotami mieszkaniowymi, no, remontami obiektów i tak to w tej chwili będzie w urzędzie funkcjonować. Wydane zostało zarządzenie dotyczące statystyki publicznej sprawozdawczości w Urzędzie Miasta Gminy we Pskowie, wprowadzenia wewnętrznej kontroli instytucjonalnej w gminie Pskowa. To jest z kolei związane z już wdrażaniem od wielu lat w jednostkach administracji samorządowej, państwowej, tak zwanej kontroli zarządczej. Jest to element właśnie tej kontroli. Realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ratownictwa medycznego w 2014 roku dotyczyło kolejne zadanie, a także określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych burmistrzowi miasta i gminy. Wschowa techniczne zarządzanie związane z pewnymi zmianami w ustawie o finansach publicznych. Zostało wydane również zarządzenie zatwierdzające w wyniku przeprowadzonego konkursu przyznanie środków finansowych na realizację zadania gminy Pskowa w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej, a także ochrony i promocji zdrowia. Zarządzenie jest dostępne w Biurze Rady, ale było też publikowane w lokalnych mediach, jak i na naszej stronie internetowej. Powołano dwie komisje przetargowe związane z ogłoszonymi przetargami na zadania inwestycyjne i za moment o nich również powiem Państwu. I jedno zarządzenie dotyczyło zbycia, ustalenia ceny zbycia nieruchomości. W zakresie gospodarki nieruchomościami w okresie między sesjami została podpisana jedna umowa. Ona jest wynikiem uchwały, która została podjęta na ostatniej sesji. Jest to umowa oddania w użytkowanie wieczyste gruntu i sprzedaży posadowionych na nich budynków na łączną wartość 139 166 zł brutto, w tym wartość budynków w kwocie 130 940 zł. I do tego doszła pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 8226 zł. Nieruchomość położona jest przy ulicy Daszyńskiego 33 na działce 1109 o powierzchni 513 m kwadratowych. Dyskutowaliśmy o tym problemie przed ostatnią sesją. I warto jeszcze, myślę, podkreślić, że 7 lutego rozstrzygnięto przetarg na zbycie działki o numerze 754 o powierzchni nieznacznie przekraczającej 1 hektar w Siedlnicy. W wyniku przetargu uzyskano kwotę 20 200 zł. Umowa notarialna będzie zawarta w najbliższych dniach. Z postępowań przetargowych zostały ogłoszone w ostatnich dniach 3 przetargi. Pierwszy dotyczył uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowościach Osowa Sień, Przyczyna Dolna, roboty uzupełniające. Termin składania ofert upływa 5 marca. Kolejny przetarg dotyczy remontu sali wiejskiej w Olbrachcicach i tutaj termin składania ofert przypada na 10 marca. I trzeci przetarg dotyczy remontu sali wiejskiej w Przyczynie Dolnej. Termin składania ofert to 14 marca. Wszystkie te trzy zadania są dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. I jeszcze informacje dotyczące ważniejszych spotkań, wydarzeń w okresie między sesjami. Warto podkreślić, że 9 lutego w sali widowiskowej Centrum Kultury i Rekreacji we Pskowie odbyła się projekcja filmu Chce się żyć. Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach projektu Polska Światło Czuła, ale zorganizowane przez Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty we współpracy z Centrum Kultury i Rekreacji, a także Urzędem Miasta i Gminy we Pskowie. Osobiście byłem pod wrażeniem pełnej sali, praktycznie dostawiano miejsca, bardzo duża frekwencja i zainteresowanie tą inicjatywą. Jest już zapowiedziana kolejna wizyta w ramach Polski Światłoczułej w połowie marca. Także ten projekt rozwija się i myślę, że z pożytkiem dla oferty kulturalnej we Pskowie. 11 lutego w Starostwie Głogowskim podpisałem wraz z Andrzejem Nowickim, pierwszym zastępcą burmistrza, list intencyjny
wraz z samorządowcami powiatu głogowskiego. Mówiąc powiat głogowski, mam na myśli tutaj również gminy tworzące powiat głogowski, byli obecni wójtowie tych gmin, a także przedstawiciele powiatu polkowickiego i bolesławieckiego, Urzędu Marszałkowskiego z Dolnego Śląska, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Głogowskiej. List intencyjny dotyczy budowy nowego korytarza transportowego w ciągu drogi krajowej nr 12, w tym m.in. budowy mostu i w rejonie Głogowa i w związku z tym również obwodnicy miasta Głogów, ale w tym korytarzu mieści się również obwodnica Skowy, dlatego cokolwiek w tej sprawie się dzieje, staramy się z panem Andrzejem Nowickim pilnować tych rzeczy, być i upominać się również tutaj o interes Skowy. Ważne myślę jest to, że ten list podpisany przez tak sporą ilość osób został wręczony wiceministrowi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, panu Zbigniewowi Rynasiewiczowi, na spotkaniu, które odbyło się dzień później, czyli 12 lutego w Warszawie w siedzibie ministerstwa. 12 lutego gościł we Wschodzie wiceprezydent Leszna, pan Grzegorz Usiecki. Głównym tematem spotkania były doświadczenia gminy Wschowa w realizacji projektu rewitalizacja Starego Miasta we Wschodzie i wymiana innych doświadczeń w zakresie prowadzenia samorządu miejskiego. 21 lutego w sali sportowej Gimnazjum nr 2 we Wschowie odbył się doroczny koncert karnawałowo-walentynkowy zorganizowany przez Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej. Podczas tego koncertu wystąpiła orkiestra dęta młodzieżowa prowadzona przez Stowarzyszenie Grupy Mażoretek. Koncert orkiestry dęty był o tyle interesującym wydarzeniem, że tak naprawdę był to koncert połączonych orkiestr, bo towarzyszyła naszej wschodzkiej młodzieżowej orkiestrze również orkiestra niemiecka z miejscowości Luckau, z którą stowarzyszenie od kilku lat prowadzi współpracę. Podczas tego koncertu, to już pewnego rodzaju tradycja, przekazałem w imieniu gminy Wschowa stowarzyszeniu na potrzeby właśnie tej młodzieżowej orkiestry dętej zestaw instrumentów perkusyjnych, tak aby nasza orkiestra mogła jeszcze lepszym poziomem artystycznym występować. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo. Czy są ewentualne uzupełnienie? Tak, dobrze, pan radny. Jeśli można poprosić o uzupełnienie, panie burmistrzu, czy spotkanie dotyczące korytarza Trójka Piątka uczestniczyło ostatnio we Wschodzie? Czy było nieobecne? Czy włączyło się w tą inicjatywę? Na spotkaniu nie był. Przedstawiciel starostwa. Proszę pan radny, panie przewodniczący, panie burmistrzu, prosiłbym o dodatkową informację, która tak co do zasady przebija się od kilku sesji, a mianowicie informację w kwestii drugiej strefy aktywności gospodarczej i środków ubiegania się o środki unijne, na jakim etapie jest ta sprawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może jeszcze, nie bardzo to jest to miejsce, natomiast tak bardzo mnie kusi, żeby to powiedzieć. Pan burmistrz dobrze zauważył. Dom kultury w Centrum Kultury i Rekreacji, sala pękała w szwach, że tak powiem. To fajne. Myśmy się do pewnych rzeczy przyzwyczaili. Przyzwyczailiśmy się przede wszystkim do siermiężności na tej sali. Do mnie przyjechał ktoś z zewnątrz, moja córka, która nie jest we Wschodzie, no już 15 lat ileś, i mówi: tatuś, przecież ta sala jest taka sama jak była 35 lat temu, te fotele na nich. Nie chcę rozwijać tematu. Ja myślę tak, fajne jest, że remontujemy sale wiejskie. Wiem, że one są wspierane. Nie wchodźmy w ten temat. Natomiast nasz dom kultury, nasze Centrum Kultury i Rekreacji jest we Wschodzie, w siedzibie władz gminnych, władz powiatowych. I myślę, że nadszedł wielki czas do tego, żeby coś z tym zmienić. Ten obiekt zasługuje, jest nam potrzebny całemu społeczeństwu, nie tylko Wschodu, również gminy, a może i powiatu. I czas dopasować go do standardów, które powinny obowiązywać w XXI wieku. W tym wieku już jesteśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jakieś inne jeszcze pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Proszę pana burmistrza. Dziękuję.
Dwa tematy poruszone przez pana radnego Fabiana Grzyba. Pierwszy, faktycznie to moje małe przeoczenie, przygotowując się do sesji chciałem zamieścić sprawozdanie informacji na ten temat, gdzieś to potem uciekło i przepraszam za to, to ważna informacja. Otóż, jak państwo wiecie, został złożony jesienią ubiegłego roku wniosek na dofinansowanie uzbrajania terenów inwestycyjnych w ramach tzw. drugiej strefy aktywności gospodarczej w rejonie ulicy Nowopolnej, bo Urząd Marszałkowski ogłosił taki konkurs. To są już ostatnie, myślę, pieniądze z Unii Europejskiej rozdysponowywane przez Urząd Marszałkowski, taka końcówka, jakieś ostatnie konkursy. I z jednej strony miło bym państwa poinformować, myślę, że to też w kategoriach sukcesu naszej gminy należy rozpatrywać, że nasz wniosek najpierw przeszedł ocenę formalną pozytywnie, potem został dobrze oceniony na tej ocenie merytorycznej i ostatecznie przed kilkoma dniami Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę dotyczącą rozstrzygnięcia konkursu i przyznania środków finansowych w ramach tego konkursu i gmina Wschowa, nasz wniosek znalazł się na liście wniosków, które otrzymały dofinansowanie. I to jest dobra wiadomość, bo on z jednej strony świadczy o tym, że ciągle potrafimy w urzędzie przygotowywać dobre wnioski, które przebijają się przez konkurencję innych samorządów. Natomiast w międzyczasie zaszły pewne okoliczności, o których też państwa informowałem. Mieliśmy pewnego rodzaju dylemat, no ale rozstrzygnęliśmy go w taki, a nie inny sposób. A mianowicie sfinalizowaliśmy sprzedaż pierwszej grupy działek, pierwszej nieruchomości położonej właśnie w tamtej strefie. Wiemy, że kupiła spółka Elektrobud z siedzibą na Przyczynie Dolnej na terenie naszej gminy. Ta procedura sprzedaży toczyła się dosyć długo, bo pierwszy, drugi przetarg nieskuteczny w efekcie rokowania. Z drugiej strony pierwszy konkurs Urząd Marszałkowski ogłosił jeszcze w poprzednim 2012 roku. Efekt składania ofert, rozstrzygania był taki, że konkurs został unieważniony, potem były zmieniane kryteria, potem był przesuwany termin nowego konkursu. No i ciągle czekaliśmy tutaj na to, co robić, bo był inwestor, który chce wybudować fabrykę, chce zatrudniać ludzi, a po to przecież ta strefa jest przygotowywana. Zdecydowaliśmy się ostatecznie w związku z przedłużaniem tych procedur konkursowych na sprzedaż i niezwłocznie po tym fakcie powiadomiliśmy Urząd Marszałkowski, że zmniejszyła się ilość terenów w strefie, którym właścicielem jest gmina Wschowa. I dzisiaj mamy pewnego rodzaju stan oczekiwania. Urząd Marszałkowski i jego pracownicy zastanawiają się, na ile ta sytuacja zmieni, albo inaczej wywoła konieczność powtórnej oceny naszego wniosku, bo tu pewne wskaźniki w związku z tym się zmieniają. I otrzymaliśmy dosłownie dwa dni temu, chyba czy trzy dni temu, w poniedziałek w tym tygodniu, pismo z Urzędu Marszałkowskiego, w którym z jednej strony proszą nas o dostarczanie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy finansowej na dotację, czyli to idzie jakby swoją drogą, ale z drugiej strony proszą nas jeszcze o dodatkowe wyjaśnienia związane z tą sprzedażą i jest tam taka klauzula, zastrzeżenie, że dopóki nie zostanie jednoznacznie rozstrzygnięta sprawa, jak ta sprzedaż wpływa na procedurę konkursową, no to do tego momentu jest wstrzymane podpisanie umowy. No i czekamy teraz na to rozstrzygnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię poruszaną przez pana radnego, no to myślę, że wszyscy na tej sali zdajemy sobie sprawę, że remont tego obiektu, że remont sali widowiskowej w dawnym Domu Kultury, dzisiaj Centrum Kultury i Rekreacji, to nie jest jakby temat taki sam w sobie, że tylko remont tej sali i już, to trzeba podejść do całego obiektu, bo to nie tylko ta sala jest w stanie takim sprzed wielu lat, ale ten problem dotyczy kotłowni i systemu centralnego ogrzewania, ten problem dotyczy braku klimatyzacji, a z tym się wiąże rozwiązanie problemów wentylacyjnych, i szereg innych kwestii. Postanowiliśmy już jakiś czas temu jakby rozwiązać problem tego budynku na dwa, czy może nawet w trzech etapach. Po pierwsze, jeszcze chyba w pierwszej kadencji
kiedy zostałem burmistrzem, podjęliśmy wyzwanie dotyczące elewacji tego budynku, bo jest to centrum miasta, główne skrzyżowanie, a była ona w stanie co najmniej opłakany. Dzisiaj podejmujemy wyzwanie dotyczące zabezpieczenia budynku, czyli przeprowadzenia remontu, takiego gruntownego remontu dachu. I w ślad, a potem tego zakresu, o którym tu na którymś spotkaniu takim konsultacyjnym rozmawialiśmy, jest przygotowana dokumentacja, pozwolenie na budowę dotyczące zmiany sposobu użytkowania, przywrócenia do życia w zakresie funkcjonowania Centrum Kultury i Rekreacji pomieszczeń po dawnej Wila Koczy, po dawnym klubie muzycznym, ale zakres pracy jest szerszy, bo między innymi jest tam przewidziane wybudowanie, uruchomienie windy, która będzie doskonałym ułatwieniem w zakresie dostępności tej oferty kulturalnej, która ma miejsce w centrum dla osób i niepełnosprawnych ruchowo, ale też osób starszych. No, w dalszym na pewno etapie trzeba się zająć tą salą, natomiast nie zrobi się tego remontu z dnia na dzień. To, że pan Fabian wystąpił dzisiaj, pewnie wiele innych osób ma podobne odczucie, bo ja sam mam takie odczucie, że trzeba zmierzać do wykonania kapitalnego remontu tej sali, dostosowania jej standardu do XXI wieku. No, to jest taka konieczność. Natomiast to jest zadanie co do finansów szacunkowo mierzone kwotą na pewno powyżej miliona złotych. To jest kwestia zrobienia dobrej dokumentacji, którą też wykonać trzeba przez pewien okres czasu i ona też będzie kosztować pewne pieniądze. I myślę, że wykonamy to wszystko w następujący sposób. W tym roku powinniśmy wykonać pierwszy etap remontu, czyli dach, wira kocza, winda, inne jeszcze tam drobniejsze prace i przygotowujemy się do nowej kadencji samorządu, a z drugiej strony też nowego okresu budżetowania Unii Europejskiej do stworzenia pewnego projektu dotyczącego tej pozostałej części tego budynku. Powiem, że jest to jedno z zadań, które moim zdaniem w następnej kadencji samorząd miasta gminy Schowa bezwzględnie powinien się zająć. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Schowa za 2013 rok. Na wniosek radnego otrzymaliśmy dziś dodatkowo wykaz instytucji, które otrzymały środki w kwotach konkretnych. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie informacji. Pan radny Zdzisław Mazur, proszę bardzo. Dziękuję bardzo pomocnikowi za uzupełnienie informacji dotyczącej kwot wydatków na poszczególne przedsięwzięcia. Tych przedsięwzięć jest około setki. I tak jak się obawiałem, jak się spodziewałem, zestawienie pokazuje bardzo duży kłopot. Rozproszenie nakładów środków na poszczególne tytuły, na poszczególne zadania. Od kwoty 150 zł na różne przedsięwzięcia, 200 zł. Nie oceniam tego, natomiast uważam, że komisja powinna się dla tych kierunkami sobie polityki do finansowywania zastanowić i rozważać, czy robimy na ilość, czy robimy jakieś bardziej konkretne przedsięwzięcia z bardzo określonymi celami dotyczącymi wsparcia dużych organizacji, pomocy dla tych środowisk zagrożonych alkoholizmem. Zdefiniowanie polityki komisji w tym zakresie moim zdaniem jest konieczne, bo ja tu widzę bardzo duże rozproszenie nakładów. No, chciałbym się wszystkim dać trochę, ale to stanie się takim rozdawaniem po 100 200 zł. Nie wiem, czy taka zupełnie jest bardzo celowa i słuszna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jeszcze inne głosy, uwagi dotyczące. No. Proszę, pani radna Anna Kaprowska-Walkowa. Ja z kolei
Ja chciałam tylko powiedzieć, że stowarzyszenia, bo ja też brałam udział przy pisaniu niektórych wniosków, stowarzyszenia różne kwoty wnioskują i stąd może taka różnica w przyznawaniu. Ale ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na jedno sprawozdanie, które mamy przed sobą. Jeżeli chodzi o letnie zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, ja mam nadzieję, że to dalej będzie kontynuowane, ponieważ półkolonie dla dzieci na Stadnicy Harcerskiej w Lwiniu no były bardzo pożyteczne. Dzieci miały opiekę całe przed południem, brało udział 349 dzieci i mam nadzieję, że tego typu akcje będą kontynuowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uwaga, bo czytając tutaj właśnie odnośnie tych kwot, nazwa przedmiotu Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Pomoc na Dłoń, Integracja Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 20 zł. To nie jest pomyłka. No jak za 20 zł, nie warto pisać. 20 to nie no bo najniższa kwota do finansowania to wynika za 100 zł. Tak? Ale jest 20 zł. To jest 20. A tu 20. Przepraszam, że to dobrze, to w takim razie przechodzimy do sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Ostrowa za 2013 rok. Otwieram dyskusję dotyczącą tego sprawozdania. Nie ma. Wszystko jasne. Zrozumiałe. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie za okres od stycznia do grudnia 2013 roku. Otwieram dyskusję dotyczącą tego sprawozdania. Też widać, że wszystko jasne i zrozumiałe. Państwo sprawozdanie jest chyba tak wyczerpujące, że Państwo nie mają pytań. Dobrze, przechodzimy do kolejnego punktu. To jest interpelacje i zapytania Rady. Chciałbym się odnieść do wniosku Klubu Radnych Stowarzyszenia Odnowy Samorządu, który wpłynął 29 stycznia tego roku. Wnioskodawca, czyli Klub Radnych, widzi potrzebę prowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście Gnieźnieńskowa, który umożliwi realizację konkretnych inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców gminy, które również zostaną ocenione przez nich samych. Propozycja jest moja następująca, żeby w miesiącu marcu, na sesji marcowej, powołać komisję radnych, którzy się zajęli tym problemem. I propozycja jest następująca. Kluby radnych zgłaszają po te mniejsze, mówię o klubie Stowarzyszeniu Odnowy Samorządu i czyli te dwa mniejsze kluby po jednym radnym, natomiast trzy po jednym radnym, klub większy dwóch radnych i jedną osobę deleguje pan burmistrz. Taka jest propozycja, żeby przygotować na sesję marcową swoich kandydatów i wówczas podejmiemy uchwałę. Komisja zacznie pracować nad tym właśnie tą rezolucją, którą złożył Klub Odnowy Samorząd. Dobrze, teraz pan radny Krzysztof Czapek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, nie chodzi o to, żeby to była komisja składająca się z radnych, bo takie komisje już powstają. Chodzi nam o to, żeby na przyszłej sesji była zaakceptowana albo i nie przez radnych ten budżet obywatelski. A sama komisja będzie się składała z ludzi, którzy do tego zostaną powołani. My roześlemy, to znaczy urząd i rada roześle
pisma i ludzie się do tego ustosunkują. I dopiero taka rada będzie działać. Bo tak to byłoby to samo, że znów radni narzucają jakiś cel. Uważam, że na przyszłej sesji, do przyszłej sesji wszyscy radni powinni otrzymać pisma dotyczące tego budżetu i nastąpić głosowanie. Jeżeli będzie pozytywne, to oczywiście będzie przedstawiciel rady, przedstawiciel urzędu, ale inni będą po prostu z samorządem, ze stowarzyszeń, ze środowisk. Tak jak mówię. Więc panie radny, ten wniosek, ta rezolucja, bo tak to się nazywa, któryście państwo złożyli, chcemy powołać komisję po to, żeby określiła zasady funkcjonowania ewentualnego tego budżetu obywatelskiego. Żebyśmy wiedzieli, na czym to polega, radni, żeby wiedzieli, a komisja nam przedstawi i wówczas, jeżeli opracuje taki, nie wiem, czy to dokument będzie, czy możliwości, wówczas będziemy przedstawiać stowarzyszeniom, czy innym organizacjom, bo w tej chwili to, co my napiszemy, że oczekujemy od stowarzyszeń, grup społecznych jakichś propozycji, skoro nie mamy określonych zasad, jak to ma funkcjonować, bo na tym to powinno polegać, czyli zasady funkcjonowania, bo jeżeli zostanie wprowadzony ten budżet i państwo proponujecie tu 1 milion złotych, do tego się odniesiemy w momencie, kiedy komisja określi zasady funkcjonowania. Czy to będzie milion złotych, czy to będzie 500 tysięcy, czy 1,5 miliona, tego jeszcze nie wiemy na dzień dzisiejszy. Ale jeżeli będą jasno określone zasady, to wówczas będziemy wiedzieli, o czym rozmawiamy. Tak? Tak to ja to widzę. No, nie bardzo się z panem przewodniczącym zgadzam. Bo jeszcze raz powtarzam. To będzie to samo, co do tej pory, że powstają różne komisje, które decydują o tym i o owym. Ja myślę, że nasza rada powinna ustosunkować się tylko do tego, czy tym... Ale komisja nie musi decydować. Komisja to określi zasady. Nie, komisja powinna tylko zadecydować o tym, czy ten budżet wejdzie, czy nie. Czy wejdzie, czy nie. To rada to decyduje. Rada. Komisja określi zasady. Niech wejdzie, ale to mnie nie przekonuje. Rozumiem, to może pan nie wyjaśnić. Proszę bardzo, głos proszę pana radnego Tadeusza. Panie Przewodniczący, uważam, że pomysł jest bardzo dobry, bo będziemy prosić mieszkańców, stowarzyszenia różne o wystawianie swoich kandydatów i o czym mają oni dyskutować. My mamy tutaj spotkać się, czyli radni wybudowani przez kluby i jeden członek czy osoba przez pana burmistrza po to, żebyśmy jakieś kryteria ustalili i wtedy możemy prosić do naszych rozmów stowarzyszenia, czy osoby fizyczne, czy kogokolwiek ustalimy. No o czym mają ci ludzie rozmawiać? O tym, że robimy drogę pod tytułem jedną, drugą lampę stawiamy czy cokolwiek? No bez sensu. Dziękuję. Bez sensu to jest ta wypowiedź tutaj, bo mnie się wydaje, że nie na tym rzecz polega. Jeszcze raz powtarzam, że to ma być komisja składająca się z mieszkańców, którzy będą decydować o tym, nie o drogach, czy o innych. O drogach to decyduje burmistrz. My się nie rozumiemy, panie radny, do końca. Ja nie twierdzę, że mieszkańcy, czy stowarzyszenia, czy różne organizacje nie będą miały możliwości. Komisja jest po to, żeby określić zasady, jak ma funkcjonować ten budżet obywatelski i kto może zgłaszać propozycje do powiedzmy sobie tego budżetu. Bo jeżeli my powiemy, no tworzymy budżet obywatelski, określamy kwotę jakąś, jak na przykład państwo zaproponowali 1 milion złotych i kto? Przeciętny Kowalski, Wiśniewski przyjdzie i powie, że on chce 200 tysięcy, inny chce 100 tysięcy, bo chce coś zrobić w mieście. Czy tak pan to wyobraża sobie? Bo ja troszkę inaczej. Wydaje mi się, że nie ma w tej chwili sensu o tym rozmawiać, to powinno być, że zrobimy to na komisji i wtedy będzie wszystko jasne. No to ja o tym mówię, że powołamy komisję. No dobrze, zamykamy tą sprawę. Jesteśmy w punkcie interpelacja i zapytania rady. Proszę bardzo. Pan radny, panie Grzegorzu.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Aktem notarialnym zawartym 18 czerwca 2009 roku Silwood nabył od gminy Wschowa 61 hektarów z małym groszem gruntów celem wybudowania i uruchomienia fabryki w terminie do 18 czerwca bieżącego roku, czyli 2014. W paragrafie 20 tego aktu strony oświadczyły, że wyżej wymienione nieruchomości stanowią integralną całość i nie stanowią gruntów rolnych i leśnych. To jest zapisane w paragrafie 20. Spółka Smithwood zobowiązała się do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustalonymi planami zagospodarowania przestrzennego. Wiemy, jakie te plany są, bo w poprzedniej kadencji uchwalaliśmy. Pan burmistrz ponad 2 lata temu, informując Radę o kontaktach ze spółką, powiedział, że póki co spółka sumiennie płaci gminie podatek od nieruchomości, który wynosi około 33 tysięcy miesięcznie. W świetle powyższego prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Po pierwsze, jaki podatek aktualnie płaci spółka Slipwood? Podatek od nieruchomości czy podatek rolny? Jeśli jest tak, że podatkiem od nieruchomości objęta jest tylko część nieruchomości, prosimy o podanie procentowego udziału powierzchni podlegającej temu podatkowi. Mówię o podatku od nieruchomości. Jeśli, po drugie, jeśli opisana wyżej sytuacja ma miejsce, prosimy o podanie roku, od którego nastąpiło oraz nastąpiły te zmiany oraz przepisów, z których one wynikały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, jesteśmy w punkcie, to teraz się zapytania. Nie widzę, że nie ma. Proszę, pan Piotr Burszygarny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, ja nawiązałem do mojej interpelacji, właściwie wniosku z poprzedniej sesji. Wnioskowałem wtedy w sprawie wschowskiego informatora samorządowego. Nie otrzymałem odpowiedzi od Pana Burmistrza, poniekąd mojej własnej winy. Proszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne pytania ze strony? Nie widzę. W związku z tym 10 minut przerwy na pączka. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest podjęcie uchwał w sprawie. Proszę, 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 proszę o spokój. Dlaczego Rada ma to zrobić? Jako pierwszy projekt na druku nr 452 w sprawie zmiany uchwały nr 28/322/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie nadania statutu bibliotece publicznej miasta i gminy Wschowa. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Znamy cel podjęcia tej uchwały. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Nie widzę, zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 452 podaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść ręki do góry. 27 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt na druku nr 453 w sprawie zbycia nieruchomości gminnych, ustalenia bonifikaty przy zbyciu nieruchomości. Tu następuje autopoprawka w paragrafie 1 punkt 6. Należy skreślić słowo częściowo i wpisać słowo nie, czyli nieruchomości niezabudowane.
Projekt również był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Zamykam dyskusję. Projekt zadania nr 453 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. 21 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt na druku nr 454 w sprawie nabycia nieruchomości w zasoby gminne. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Nie ma. Zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 454 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. 21 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt na druku nr 455 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy Skowa. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Nie ma. Zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 455 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. 21 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt na druku nr 456 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa Lasy Państwowe na Leśnictwo Włoszakowice. Tu następuje autopoprawka. Proszę wykreślić w paragrafie 1 ustęp 1 punkty 1, 8 i 12. Projekt był również omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 456 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę o podniesienie ręki do góry. 21 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt na druku nr 457 w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta gminy Skowa na 2014 rok. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Pan radny Zdzisław Mazur, proszę bardzo. Przewodniczący, Wysoka Rado. Chcę nawiązać do dyskusji, która rozpoczęła na posiedzeniu komisji w kwestii celowości przeznaczenia środków na punkt dotyczący terenu zielonego, terenu zieleni urządzonej, przebudowa chodnika przy placu Świętego Jana we Wschowie. Jako uzasadnienie tej propozycji usłyszeliśmy w zasadzie jeden argument dotyczący tego, że na szerokim dosyć chodniku jest miejsce parkowania, trzeba coś zrobić, uporządkować wykorzystanie tego terenu. Uważam, że rozwiązanie kwestii parkowania na tym odcinku można rozwiązać w o wiele taniej i bardziej nieinwestycyjny sposób. Na taki cel nie chciałbym, żebyśmy przeznaczali 15 tysięcy złotych. Natomiast vis-a-vis tego miejsca jest ulica Parkowa, który stan jest tragiczny w tym momencie. I chciałbym formalnie wnioskować o to, aby w punkcie 9 uzasadnienia wprowadzić miejsce przebudowy chodnika przy placu Świętego Jana na kwotę 15 tysięcy złotych punkt dotyczący przebudowy ulicy Parkowej w tej kwocie. Co za tą kwotę będzie można zrobić, nie jestem w stanie powiedzieć, ale chciałbym, żeby przynajmniej rozpoczęła się ta inwestycja, chociażby w formie wykorytowania, poprawy oszczędowania, jakimiś rozpocząć przynajmniej z tym roku nakładami remont tejże ulicy. To jest wniosek formalny. Wnioskuję o jego przegłosowanie. Dziękuję. Proszę pan radny, pan Białży, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, niejako w uzupełnieniu tego, co kolega radny Zdzisław Mazur mówił, dodam rzecz następującą. Od szeregu lat w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, o którym mówili, w Boże Ciało jest ustawiany ołtarz.
jest to jak gdyby naturalne, wpisane miejsce w ceremoniał tego święta. W związku z tym ja nie rozumiem, dlaczego nie mieliśmy robić, bo rozumiem, gdyby to było nieestetyczne, gdyby zagrażało nie wiem czemu, bezpieczeństwu, życiu, etc., etc. Natomiast to jest jedno z ładniejszych, a i cała Rusa Rzemieślnicza, jedno z ładniejszych miejsc we wschodzie i stąd absolutnie popieram ten wniosek, który postawił radny pan Zdzisław Mazur. Dziękuję bardzo. O głos prosi pan burmistrz, tak? Szanowni Państwo, Wysoka Rada, ja bym apelował i proponował zawrzeć stosowny kompromis do tej okoliczności. Otóż, jak Państwo wiecie, w ubiegłym roku wykonywaliśmy prace związane z przebudową chodnika na ulicy Parkowej, natomiast rozumiem, że troską pana radnego Zdzisława Mazura jest stan nawierzchni samej jezdni, który faktycznie do najlepszych nie należy. Natomiast jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie fosy, w bezpośrednim otoczeniu Starego Miasta i nie da się w sposób bym powiedział taki ostateczny rozwiązać problemu ulicy Parkowej bez konkretnej inwestycji, zrobienia projektu, uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Jak Państwo pewnie zauważacie, z tak zwanych wolnych środków, które pozostały nam na koniec roku 2013 w budżecie, wprowadzamy pewne zadania i sporo w pierwotnym budżecie, ale również w tych nowych propozycjach. Sporo zadań dotyczy przebudowy, ogólnie mówiąc, infrastruktury drogowej, ale tej, której właścicielem oczywiście jest gmina, a z drugiej strony tej, która nie jest już dzisiaj położona na jakichś głównych tych przelotowych trasach przez schodach, a która z kolei jest, jej stan jest dokuczliwy dla naszych mieszkańców. I chciałbym taką propozycję też złożyć pod adresem Wysokiej Rady, że na kolejną sesję Rady Miejskiej przygotujemy takie zmiany w budżecie, w których wprowadzimy zadania dotyczące przebudowy ulicy Parkowej w zakresie projektu, bo on jest niezbędny, żeby w ogóle wiedzieć, w jakiej technologii, w jakiej nawierzchni, w jaki sposób ten problem zrealizować. Wcześniej zrobimy zapytania ofertowe dotyczące właśnie ofert na wykonanie takiego projektu, ustalimy poziom wielkości tych środków i na kolejnej sesji przedłożę Państwu propozycję, aby takie zadanie do budżetu wprowadzić, spełniając tym samym wniosek pana Zdzisława Mazura, ale tylko nie jego, bo temat ulicy Parkowej przewija się przecież już od pewnego czasu. Kiedyś radny Przemysław Kuchcicki, pamiętam, panie Przemku, prawda, zwracam się do pana, pamiętam, że chyba pan też interpelował w tej sprawie, więc to jest rzecz, którą pewnie możemy w najbliższym czasie zrobić. Natomiast z drugiej strony zapewniam Państwa, że planowana przebudowa tego chodnika w żaden sposób nie spowoduje braku możliwości postawienia ołtarza. Tutaj troskę ze strony pana radnego Fabiana Krzypa usłyszałem. Na pewno będzie to zrobione w taki sposób, aby tą funkcję obronić i mogła ona dalej być realizowana. I dlatego proszę po prostu Państwa radnych o przegłosowanie zmian w budżecie dzisiaj na sesji, jednak z tą propozycją, która została w materiałach pierwotnych przygotowana, a więc z tym zadaniem dotyczącym placu Świętego Jana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana Zdzisława Mazura. Czy pan podtrzymuje w dalszym ciągu swój wniosek formalny? Tak. Po odpowiedzi pana burmistrza ja jeszcze raz stawiam kwestię celowości wydania 15 tysięcy złotych. Uważam, że jest to niecelowy wydatek. Byłby to niecelowy wydatek, gdybyśmy go pozostawili w układzie obecnego projektu budżetu. W takim razie mam dodatkowe pytanie, bo tu jest zapisana na terenie zielonej, tak rozumiem, że pan wnioskuje o
naprawę, rozumiem, tak, ulicy? Przebudowa ulicy, tak, przebudowa ulicy, no, zarezerwowanie środków, jeśli to jest pokrycie tego kosztu, zarezerwowanie środków, o których pan mówisz, mówi, że będzie, to dołożymy jeszcze. Rozumiem. Jeszcze prosił o głos pan Fabian Grzyb. Dodam, bo na tyle dyskusji o budżecie obywatelskim. Jest to fajny przykład do tego, żeby móc pokazać pewne dylematy. Otóż mieszkańcy, radni będą widzieli pewne priorytety takiej inwestycji, a rozstrzyga to, czy mamy dokumentację, kiedy, w jakim terminie można coś zrobić, a nie wola obywateli, nawet nie wola radnych o tym dyskutuje. Więc kto wstawia, jakimi trudnościami się spotkamy, gdy będziemy chcieli mówić o budżecie obywatelskim, o decyzjach obywateli w kwestii wyboru inwestycji. Ta ulica czy ta ulica. Mamy dokumentację, a nie nasza wola, nasze spojrzenie, nasze widzenie pilności określonych spraw. Dziękuję bardzo. Tak, proszę Państwa, też tak troszeczkę na zasadzie, trochę ad vocem. Proszę Państwa, żyjemy w tej samej miejscowości. Widzimy podobnie, widzimy oczyma otaczającą nas rzeczywistość. I dziś dyskutujemy o sytuacji przed plac Świętego Jana, przed Caritasem. I ja wskazuję drugie miejsce, w centralnym miejscu, wschody, sklep, ulica Niepodległości. Proszę Państwa, w tamtym roku zlikwidowana pergola z zielenią. Nie dyskutujmy, czy to potrzebnie, czy nie. Być może potrzebnie. W tym roku wycięta czereśnia. Myślę, że niekoniecznie będzie potrzebnie, ale mówię nawet o czym innym. Mówię mianowicie o tym, że są dwa miejsca i my powinniśmy dokonywać wyboru. Po co chcemy, jaki cel chcemy osiągnąć? Nie potrafię zrozumieć celu, dla którego mielibyśmy realizować jakiś teren zielony przy Caritasie. Tym bardziej, że w tym gronie jest też grupa ludzi, którzy troszeczkę znają się na rolnictwie. Wiemy, że ten teren to jest teren bezpośrednio za murem od północnej strony budynku. Ja nie chcę dostarczać informacji, czy wyłączać się na temat, jak bardzo dobrze będzie tam zieleń w cień rosła, ale to jest jak gdyby wtórna sprawa. Podstawowym tematem jest to, jakiemu celowi ma służyć. Ja wiem, że 15 tysięcy to nie jest 45, ale 55 milionów, ale pamiętajmy, że my potrafimy tutaj w budżecie nie znaleźć 1000, 2000, 3000 złotych, bo w budżecie nie ma miejsca. A tu mamy taki kaprys, żeby 15 tysięcy wydać, no bo... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze głos prosi pan burmistrz, proszę bardzo. Celem sprostowania to jest zdecydowanie wschodnia część. Ten chodnik jest położony od wschodu i plac powoduje to, że również w południe cały plac Świętego Jana jest nasłoneczniony, a więc co najmniej przez połowę dnia, więc no, to celem sprostowania. A po drugie, wspomniał pan o skwerze na ulicy Niepodległości. Z moich ustaleń, z mojej wiedzy wynika, że dwa skwery, które są miejskimi skwerami, które są powierzone opiece w zakresie utrzymania zieleni dla Centrum Kultury i Rekreacji, to jest skwer przy ulicy Niepodległości, ale również skwer położony w rejonie ulicy Cichej naprzeciwko cukierni Paula. W tym roku Centrum Kultury i Rekreacji planuje doinwestować w zakresie urządzenia zieleni w ramach środków, które przeznaczamy na utrzymanie zieleni miejskiej. A zatem też pragnę pana radnego trochę uspokoić, że dostrzegamy te mankamenty czy te potrzeby i jest taki, jeszcze raz powtarzam, zamiar, aby w tym roku te dwa skwery na pewno poprawiły swoją jakość, estetykę, odbiór przez mieszkańców. Natomiast w materiałach budżetowych
dotyczących zmian w budżecie, znalazły się również środki, które dotyczą przebudowy nowo utworzonych przejść dla pieszych w tym rejonie, a zatem również to przejście, które Pan przywołał, ono będzie przebudowywane w taki sposób, aby trwale, bezpiecznie, w sposób bardzo widoczny, ono zostało wyeksponowane. Mamy zamiar nawiązać tutaj do technologii, w której są wykonane inne przejścia w rejonie ulicy Niepodległości. Takie rozwiązania też są stosowane w innych miastach, na przykład na ulicy 17 stycznia w sąsiednim Lesznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. O głos prosił pan radny Przemysław Kołciński. Panie burmistrzu, takie tylko pytanie wspomniane, czy w ramach tej przebudowy jest możliwe, żeby zapytać się też tą sferę na narożniku właśnie w celi Placu Świętego Jana? Czy to jest w ramach tego, czy to już zieleń miejska pana dyrektora Hołdki? Skwer, o którym Pan mówi, jest na pewno położony w rejonie Placu Świętego Jana. On dzisiaj funkcjonuje jako teren zieleni miejskiej. Jest utrzymywany, tam pojawiały się już kolorowe kwiaty wiosną i były nasadzenia prowadzone. Jeżeli uznajecie Państwo, wyniknie to tak z dyskusji, z wniosków, że potrzebne jest doinwestowanie, nie wiem, jeszcze dodatkowe jakieś upiększanie tego miejsca, no to pewnie w porozumieniu z panem dyrektorem Piotrem Hałką takie działania też mogą być podjęte. Natomiast jeszcze pytanie co do 15 tysięcy złotych. Tak naprawdę rzeczywisty i realny koszt pokaże się na etapie już samego wykonawstwa, zebrania konkretnej oferty. My dzisiaj mamy oszacowaną wartość tego zadania na zasadzie kosztorysu inwestorskiego. Z reguły jest tak, że te wydatki są mniejsze, więc spodziewam się, że niepełna ta kwota będzie wykorzystana, a jeśli tu pojawią się oszczędności, to kolejne zobowiązanie, każda zaoszczędzona złotówka na Placu Świętego Jana będzie przesuwana na ulicę Parkową. Dziękuję bardzo. Proszę. Ale już tylko taka adwocja. Panie Krzysztofie, więc proszę przyjąć do wiadomości i jest to fakt. Dostaję nieraz jako człowiek w średnio starszym wieku lat i wychodzę z różnymi rzeczami. Ostatnio wychodziłem z aparatem fotograficznym o godzinie 7 rano, a zatem to jest ten czas, kiedy zaczyna wschodzić słońce, po to, żeby pofotografować wschodę na tle wschodzącego słońca. Stojąc przy pomniku Jana Nepomucena, słońce wschodziło nad PKO. Nad PKO. A zatem proszę mi wierzyć, to naprawdę nie zależy od tego, co ja powiem, czy to jest strona wschodnia, czy północna. To tak jest. To tyle, jeśli chodzi o same kierunki świata. My tego nie zmienimy. Dzięki bardzo. Mówię o tej porze. Ostatni raz byłem w niedzielę i kierunki świata się nie zmieniły. Dziękuję bardzo. Do strony świata wyrażę się pozostaną takie, jakie są. My tego nie zmienimy. Dobrze. Czy są jeszcze inne uwagi, pytania dotyczące tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym jeszcze pytam pana radnego Zdzisława Mazura. Czy treść ma być brzmić następująco? Przebudowa ulicy Parkowej na kwotę 15 tysięcy złotych, tak? Wniosek formalny pana radnego Zdzisława Mazura poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za tym, aby w projekcie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy Pskowa na 2014 rok w punkcie 9 o treści przebudowa ulicy Parkowej na kwotę 15 tysięcy złotych, kto jest za, proszę podnieść rękę do góry. Sześć głosów za. Kto jest przeciw? Dziewięć głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Nie.
Dwie osoby. Wniosek formalny nie przeszedł. W związku z tym projekt na druku nr 457 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę podnieść rękę do góry. Siedemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Trzy osoby przeciw. Kto się wstrzymał? Raz. Jeden. Dobra, dziękuję. Uchwała zamknięta. Kolejny projekt na druku nr 458 w sprawie zmiany uchwały nr 38 łamane 439 łamane 13 Rady Miejskiej w Wrocławiu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletnich prognozy finansowej miasta i Mieszkowa na lata 2014-2026. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Nie ma, zamykam dyskusję. Projekt na nr 458 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę do góry. Osiemnaście głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Trzy osoby. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Te dodatkowe uchwały, które zostały dzisiaj wprowadzone. To jest projekt na druku nr 459 w sprawie zmiany uchwały nr 39 łamane przez 448 łamane przez 14 Rady Miejskiej w Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem Bioteki Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020 w formie świadczenia pieniężnego. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Nie ma, zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 459 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęcie tego projektu, proszę podnieść rękę do góry. 21 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała podjęta. Kolejny projekt na druku nr 460 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w nowym szpitalu w Wrocławiu, spółka z OO. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Nie ma. Zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 460 poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych za przyjęciem tego projektu, proszę podnieść rękę do góry. 21 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Bardzo podjęta. Ostatni projekt, druk nr 461 w sprawie wystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia i terenów funkcjonalnych z nim związanych dla obszaru w rejonie ulic Mądrzyszki, Górowskiej, Konradowskiej i Obrońców Warszawy. Otwieram dyskusję dotyczącą tego projektu uchwały. Pan burmistrz Krzysztof Radka, proszę bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ projekt ten uchwały pojawił się dosyć niespodziewanie, dlatego czuję się zobowiązany, żeby kilka słów dopowiedzieć. Otóż w ostatnich dniach w wyniku prowadzonych cały czas rozmów, spotkań, wymiany korespondencji, wpłynął formalny na piśmie złożony wniosek od podmiotu, który jest zainteresowany nabyciem od gminy Wrocław nieruchomości, na której znajduje się budynek dawnego kina Helen. Pewne zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego w tamtym rejonie są nieodpowiednie do zrealizowania pomysłu tegoż inwestora i stąd wniosek formalny. Postanowiliśmy tutaj zadziałać szybko, aby pokazać, że naszą wolą jest współpracować. Oczywiście podjęcie takiej uchwały dzisiaj to jest tylko przystąpienie do zmiany i w żaden sposób nie determinujemy dzisiaj, jakie te zmiany będą, w jakim zakresie. To wszystko na etapie
etapie projektowania zostanie ustalone. Będą oczywiście, będzie wyłożenie do publicznego wglądu. Państwo radni będziecie ostatecznie podejmować decyzję dotyczącą tych zmian. Ale to, że tak szybko tutaj zadziałaliśmy, na to nakłada się jeszcze druga rzecz, a mianowicie najpierw telefoniczne kontakty, a w efekcie dzisiaj rano jeszcze spotkanie, gdzie również został złożony wniosek przedstawiciela Banku Spółdzielczego we Wschowie, który z kolei dysponuje nieruchomością podawnej Vanelli od strony ulicy Konradowskiej. Trwa w tej chwili proces sprzedaży i poszukiwania też inwestorów, którzy zagospodarują ten teren. I tutaj również pojawiły się pewne niesprzyjające tak planowanym inwestycjom zapisy. Dlatego postanowiliśmy te dwa tereny położone bardzo blisko siebie, czyli teren dawnego kina, jak również teren dawnej Vanelli od Konradowskiej, połączyć to opracowanie. No i żeby dać sygnał tutaj przedsiębiorcom, że działamy szybko, sprawnie, zdecydowałem się w tej takiej skróconej, takiej trochę nadzwyczajnej formule wprowadzić ten projekt uchwały do porządku obrad i stąd prośba o jego przyjęcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są jeszcze inne uwagi? Pytania do tego projektu? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Projekt na druku nr 461 podaję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu? Proszę o podniesienie ręki do góry. 20 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania rady. Proszę panie burmistrzu. Zanotowałem trzy wystąpienia. Pan radny Krzysztof Czopek bardziej odnosił się do pana przewodniczącego, natomiast ja bym wykorzystał tę okazję do tego, aby przedstawić swój punkt widzenia. Myślę, że to dobry pomysł, aby powołać komisję, która opracuje zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w gminie Wschowa. Natomiast nie wyobrażam sobie, tutaj chciałbym może trochę uspokoić pana radnego Krzysztofa Czopka, nie wyobrażam sobie osobiście, aby wypracowane założenia funkcjonowania tego budżetu nie nazwać projektem, koncepcją i nie poddać tego konsultacjom społecznym, stowarzyszeniom czy innym zainteresowanym grupom, aby posłuchać, jakie wnioski, jakie opinie, oceny do tego wypracowanego przez tą komisję samorządową projektu wnieśliby nasi mieszkańcy. Natomiast też uspokajająco, ponieważ znaczy, no, czuję się upoważniony o tyle, że przez dwie kadencje byłem radnym Rady Miejskiej i myślę, że to też dobry kierunek, ponieważ szanowna Wysoka Rada to nic innego jak głos społeczeństwa. No, przecież Państwo zostaliście wybrani głosami tego społeczeństwa, reprezentujecie ich i w systemie demokracji tej pośredniej, nie bezpośredniej, tylko pośredniej, to właśnie te ciała uchwałodawcze podejmują w imieniu społeczeństwa decyzje. Ważne jest to, aby te decyzje były, tak jak powiedziałem, konsultowane, aby towarzyszyła nam świadomość, że idziemy w dobrą stronę. Pan Fabian Grzyb zadał bardzo precyzyjne, bym powiedział, pytania dotyczące podatków w zetknięciu z firmą Swiftwood. Odpowiedź na tak precyzyjne pytania zostanie przygotowana na piśmie. Myślę, że referat podatków taką odpowiedź po prostu przygotuje panu. I pan radny Buczek nawiązał do pytania, które zadał na, może inaczej, wniosku, które złożył na poprzedniej sesji. No tak się akurat złożyło, że niezwłocznie po złożeniu tego wniosku opuścił salę obrad i no, stąd pewnie trudność w dalszej rozmowie naszej. Natomiast dzisiaj, ponieważ powtórzył pan to pytanie, to czy ten wniosek, ja mogę odpowiedzieć, jakie jest moje stanowisko na ten temat, a moje stanowisko jest takie,
że bywały takie czasy w samorządzie pskowskim, gdzie wtedy wydawnictwo nazywane biuletynem informacyjnym było pewnego rodzaju narzędziem walki politycznej odnoszące się do konkretnych nazwisk, do konkretnych wystąpień radnych oceniających to. W momencie również i mojej osoby, bo byłem wtedy radnym opozycyjnym i byłem też bohaterem jednego numeru właśnie biuletynu informacyjnego. I raczej nie przypominam sobie, abym był tam przedstawiany w pozytywnym świetle, wręcz odwrotnie. Natomiast kiedy zostałem burmistrzem, jednym z takich mocnych moich postanowień było to, aby pismo, które jest wydawane przez Urząd Miasta i Gminy we Pskowie, było pismem informującym społeczeństwo o działaniach, dokonaniach urzędu szerzej, samorządu, a więc również innych instytucji. I jestem przekonany, że nie znajdziecie Państwo żadnego przykładu, kiedy treści zawarte w informatorze samorządowym, począwszy od roku 2003, naruszałyby tą zasadę. Składanie takiego wniosku na progu kampanii wyborczej traktuję jako naruszenie tej dzisiaj, myślę, dobrej równowagi i moje stanowisko jest negatywne w stosunku do tego wniosku. Uważam, że informator powinien dalej zostać pismem informującym, oderwanym od klubów radnych, od komitetów wyborczych, informującym społeczeństwo o działaniach samorządu i takie jest moje stanowisko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Buczek, proszę bardzo. Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada, Pan Przewodniczący, zapewne nie, myśmy złożyli w imieniu dwóch klubów radnych projekt uchwały w tej kwestii. Ja pozwolę nie zgodzić się z Panem Burmistrzem do końca. Oczywiście zgadzam się, że u podstaw, jak gdyby, powołania tego szczepionku leżało powszechne niezadowolenie z treści zamieszczanych w jego poprzedniku, czyli projekt informacyjny. Natomiast nie twierdzę, że historia zatoczyła pełne koło. Niemniej jednak sprawa nie wygląda tak różowo, jak Pan Burmistrz to przedstawia. Po prostu kwestia interpretacji informacji samej, uważam, że różnorodność przekazywanych informacji jedynie może wzbogacić dyskusję i debatę publiczną. I ja tutaj nie widzę nic złego w tym, jeżeli kluby rady miały możliwość korzystania z WAN tegoż informatora. W tym momencie monopol jak gdyby na informacje ma całkowicie wydawca. Czyli umówmy się, no tak mówisz w tym sensie i opcja, która sprawuje władzę. Nie podzielam poglądu, iż informacja, sucha informacja nie do końca jest rzetelna. Czyli nie twierdzę, że ona nie jest rzetelna. Natomiast nie jest tak, że można odebrać suchą informację jako jedną, jedyną prawdę, no bo w tym momencie można wejść tutaj w taką trochę filozoficzną dyskusję i przywołać tutaj filozoficzne rozkłady, prawda? Prawdy są różne, nie? To jest ta prawda, półprawda i jeszcze jedna, o której nie wspomnę. No do tego to się sprowadza. Generalnie uważam, że debata publiczna zostanie pozytywnie stymulowana i społeczeństwo obywatelskie no, tylko może zyskać na dopuszczeniu opozycji do informatora. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chwileczkę może, bo to jest odpowiedź na interpelacje, które były zadane w tym punkcie. Pan Burmistrz odpowiedział. Na część odpowiedzi będzie na piśmie. Ja tylko w tym momencie chciałem właśnie dopowiedzieć, że na wspólnym posiedzeniu komisji, które odbyło się 2 dni temu, dwa kluby radnych, Porozumienie dla Rozwoju i Stowarzyszenie Odnowy Samorządu, złożyło projekt uchwały właśnie dotyczący udostępnienia łam właśnie dla poszczególnych klubów informatora samorządowego. Projekt uchwały wpłynął we wtorek. Jest to był zbyt krótki okres czasu, żeby go prowadzić dzisiaj, dlatego informuję zainteresowane strony, że projekt będzie przygotowany na kolejną sesję, czyli nie, na sesję marcową, o której wówczas będziemy mogli, o tym projekcie będziemy mogli dyskutować. To tyle na temat tego projektu uchwały, który złożyły dwa kluby.
Odpowiedzi zostały udzielone. Przechodzimy do punktu kolejnego. To jest wolne wnioski i zapytania. Bardzo proszę. Nie, dwóch panów się zgadza. Proszę Państwa, GIEŚ funkcjonuje, jak sądzę, nadal system opłaszania. Nasłucham poprzedniowych różnych informacji, wywieszania plakatów, tak, kontaktu urzędu i instytucji, osób prywatnych z mieszkańcami. Są słuchy poprzedniowe i pan prezes chyba ma ten system nadal opłat, zgłoszeń, tak? Myślę, że ten system nadal funkcjonuje. Tak? Zgadza się? Tak, tylko tak. Natomiast planom są jest zupełnie odrębny funkcjonujący system oklejania słupów. Ile ich jest w Słowie na ulicy Niepodległości, tak na pewno, jakbyśmy się przeszli na co drugi, przynajmniej jest jakaś naklejka, oklejka. Bez opłat zabałaganiająca, zaświecająca nasze miasto. Zróbmy coś, Szanowni Państwo, z tym Pan Burmistrz zwracał się z prośbą o jakieś rozwiązanie nałożenie dodatkowego zadania, nagrodzenie na spółkę komunalną, albo zobowiązanie Straży Miejskiej do jakiejś interwencji. Do dzisiaj gdzieś na sprzedaż dywanów nas zapraszają na inne imprezy i temu podobne rozwiązania. Jest to zabałaganie miasta, wizerunku miasta, którym chciałbym, żebyśmy mogli coś skutecznie zrobić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani radny teraz, bo przepraszam pani radny, pani się. Proszę pani Urszulowo. Panowie burmistrzowie, pani przewodniczący, panie i panowie. Ja bardzo się cieszę, że więksi od nas się uczą. Mam na myśli Leszno, przyjeżdża poglądać. Ja już wiedziałam przed wizytą pana prezydenta Rosieckiego, że się wybiera do Wschody. Powiedziałem to przed sesją leszczyńską. Ja mówię, panie prezydencie, ale pana bardzo proszę latem. U nas w Lecie jest jeszcze piękniej, jeszcze cudowniej. Skądinąd wiem, że wybiera się z prywatną wizytą, wyjechał po prostu pod wielkim wrażeniem. I dlatego jak gdzieś tam na portalach czyta, że Wschowa umiera, że w Wschowie nic się nie dzieje, to wtedy tak bardzo, bardzo przykro się człowiekowi sercu robić. Otóż, skoro już mówimy o tych braniu przykładów z innych samorządów, przyszło mi na myśli coś takiego. Wczoraj na portalu znanego radia, nie wymienię tutaj nazwy, pozdrawiam dziennikarkę tego radia, jeżeli chodzi o Gostyń, Gostyń również zmagał się z takim samym problemem wszystkiego dworca, jak i nasz. Otóż wypowiadała się do tego radia pani burmistrz Elżbieta Parka, że wyceniono tenże dworzec na 300 tysięcy, on ma kubaturę ponad 500, myśleli coś takiego, że zrobią tam dom pomocy dziennej, coś takiego. W każdym razie jest tam blisko park, jak idealnie u nas. I wtedy pozwoliłam sobie zadzwonić do pani, bo znam ją doskonale. Zresztą to jest pani, która 7 lat temu została Wielkopolanką roku, człowiekiem roku, nadany tytuł miała przez prezydenta Rzeczypospolitej pana Kaczyńskiego. Ale do czego to, czy my walczymy na kongresach kobiet, ona właśnie już od razu zrobiła. I otóż ona mi powiedziała, że 300 tysięcy to jest wartość, to jest wycena, ale jak się zgłosili do PKP, to się okazało, że są skłonni zupełnie nieodpłatnie, przejmują to nieodpłatnie, będą się starali o dotacje unijne i zrobią to właśnie ten dzień pobytu. Jak to jest bardzo potrzebne, proszę sobie wyobrazić, że wczoraj na sesji Rady Powiatu byłam wraz z panem Sadowskim, była również pani prezes nowego szpitala, pani Pachnicz. Przepięknie mówiła, ile rzeczy fajnych się dzieje w naszym szpitalu, tak nawiasem mówiąc, byłoby to bardzo wskazane, gdybyście wy państwo, taka jest moja propozycja, zaprosili panią prezes, by opowiedziała, ile nowego sprzętu, ile innowacyjnych usług, wentylowanie mechaniczne, coś takiego, bo dwa ośrodki w kraju, w naszym województwie, to robią, czyli Gorzów i Wyschowa. Proszę sobie wyobrazić, jakie jest największe obłożenie łóżek. Otóż właśnie hospicjum, czyli to jest znak czasu, że tak teraz się będzie działo, że kiedyś było nie do pomyślenia, by rodziców oddawać, dzisiaj trzeba tam oddać, bo ciężko intensywnie pracujemy. Dlatego tak sobie pomyślałam, że w każdym razie do czego zmierzam, że w kraju jest, bo jak mówiła pani burmistrz Parka, kraj jest 2200 dworców,
podwieście dworców jest zgodne PKP sobie zatrzymać, te 2000 zwyczajnie chce się pozbyć. Ona mówi, proszę pani, nie może, to nie jest łatwe, ale jest niemożliwe. Mówi, w tej chwili już mamy naciski właśnie ze strony PKP, by to szybciej odbierać. Czyli po prostu można. I skoro czymś tak właśnie od innych samorządów, to z uporem maniaka, myślę, że w tej kadencji państwo już tego nie zrobią, ale też chyba 2-3 dni temu potrzebowałam zobaczyć na stronach internetowych, Głogowa i na stronie od razu startowej zapraszamy na sesję na godzinę 16. Czyli jak kiedyś państwo to powiedziałam, że się wielce blago podnieśli, że to będzie za długo. W tej chwili trwa druga godzina sesji, czyli gdyby się zaczęło o godzinie 16, a skończyło 18, czy był to problem? Już nie ma pani Nowackiej, ja się muszę urywać z pracy i być może jeszcze kilka osób właśnie też by doszło. Róbmy, mamy budżet obywatelski, róbmy sesję obywatelską, chyba to nie jest nic złego, gdyby ludzie przyszli, tak pani radna, tak, żeby ludzie przyszli i oglądali. Może właśnie w ten sposób zacznie pierwszy krok robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szereg rzeczy potrafi nas zaskakiwać, tego, że jak zaskakuje nas zima. Natomiast no, póki co zima już chyba odeszła i oby nie wracała, a przy tym zostanie. Natomiast gwałtownie wcześniej przyszła wiosna albo przedwiośnie. Nie jest to jeszcze czas na gruntowne porządki, takie w sensie i korytowania, i tego błota pośniegowego. Zresztą jego jest bardzo niewiele. Natomiast jest ileś miejsc we wschodzie, które zwyczajnie są brudne, z bieżącego brudu. Ja powiem o jednej takiej ulicy, którą codziennie ja przemierzam na piechotę i dlatego to widzę. To jest ulica Daszyńskiego. Tu od krzyżówki do Banku Spółdzielczego, prawa strona idąc w tamtą stronę. Przy Banku Spółdzielczym oczywiście jest czysto, dlatego że administrator zamiata. Natomiast cały tu no, niestety jest w śmieciach, jest paskudnie brudny. Ja nie wiem, do kogo ten apel powinien być, dlatego jak nie wiadomo do kogo, no to wiadomo do kogo, do pana burmistrza. Czy to powinien być do spółki, czy do straży miejskiej, dlatego że być może przy tych krawężnikach to jest obowiązek wspólnot. Nie wiem. Czy to dotyczy drogi, czy krawężnik jest między chodnikiem a drogą, to jest Stanisławie. Czyli że on wybrał, nie będzie w drogi. No proszę. W naszej gminie nie tylko to nie wiadomo do kogo. Daszyńskiego to jest ulica Pokatowa, doskonale wiadomo. To znaczy, że nie jest we wschodzie i nie będzie brudny. Nie jest we wschodzie, natomiast dlatego mam do kogo apel, więc przede wszystkim do właściciela, do zarządcy drogi. Powinien się udać na sesję z porządku. Ja jestem na sesji u nas w gminie. Zgłosiłem pewien problem. Czy ten problem jest do odebrania, czy on przekracza nasze możliwości? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Są wnioski, zapytania radnych. Widzę, że nie ma Państwa do zabrania głosu. Porządek został zrealizowany budżetami. Dziękuję za udział w sesji. Zamykam.